Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tu Wam macham, tu Wam macham y, kursorem myszki, widzicie? Tak jakbym Wam machał w realu. Bude, 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 bude. Moi drodzy, tak jest, klocki, blocki, klocki, blocki i ich katalog to dzisiejsza tematyka filmu. Jesteśmy na stronie www.klocki.pl PL. Jak widzimy, my znajdujemy tu nie tylko znaczek, że kochamy blocki, ale konkurs, w którym można wygrać aż 45 zestawów, a na samym dole znajdujemy katalog i to właśnie nim się dzisiaj zajmiemy. Wiem, że bardzo Wam się spodobał katalog um, Kobi, który był, więc dzisiaj przyjrzyjmy się temu, co oferuje nam um, katalog y, blocków. Jeżeli się nie mylę, jest to katalog na 2020 rok, czyli na ten najnowszy, a tak mi się wydaje, bo w zeszłym roku jeszcze przeglądałem ten katalog i wiem, że... Wyglądało on inaczej. I kompolant, to jest dziwne, a gdzieś blockie tylko tu na dole, ale to już wiecie, tam wewnętrzno-firmowe jakieś detale, w które nie wnikamy. Całkiem ciekawa faktycznie okładka, bez zbędnych napisów, detali i tak dalej. Lubisz budować z klocków, zapraszamy do świata blocków. Tutaj mamy napis oczywiście tym, że mają unikatowy kształt. No my znamy ten kształt, znamy i wiemy jaki on jest. No właśnie taki jak tutaj gość, tylko, mój dożylista lista wszystkich pozycji. Okej, okay, znajdujemy oczywiście na końcu. Kapitanie właśnie rozładowałem ostatni kontener z block. Widzimy, że tutaj blocki mocno piją tematyką katalogu, jakby do. Nawet nie obawiam się użyć określenia Lego z lat 90. Zapraszam Was, jeżeli nie widzieliście takiego katalogu. Na mój bazowy kanał w dziewię 96. możecie, żeby zobaczyć katalog, gdzie tam faktycznie były takie scenki rodzajowe wraz z napisami. Poziom tych napisów. Jest różny, ok. Jakby budzić takim, faktycznie może to być fajne, ale faktycznie mogłoby być tutaj troszkę ciekawiej. Co jest natomiast ciekawe, mamy tu prezentację takich zestawów, ale no właśnie, bez cen one są tutaj podane. Czy tu wiesz, że najwyższy wieżowiec świata znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i mierzy 829 metrów? Ok, czyli pojawiły się tam ciekawostki, których to wcześniej nie mieliśmy, nie zmieniła się natomiast. Yy... Nie zmienił się natomiast wygląd tych postaci, które no, mówię, no mi się podobają średnio, wygląda trochę ich parzyły pachy, ale myślę, że do wszystkiego można się przyzwyczaić, moi drodzy. Natomiast sam pojazd, okej, okay. wygląda ciekawie, pytanie czy to są naklejki czy nadruki, pewnie naklejki, wygląda to okej. Okay. Jedno, moi drodzy, blocką trzeba przyznać, Ym, idą coraz bardziej w stronę Lego, idą coraz, czy znaczy właśnie nie, inaczej, idą coraz bardziej w stronę alternatywy do Lego, Nie idą coraz bardziej w stronę podróbek, którymi ewidentnie byli kiedyś, idą coraz bardziej w swoje serie i tu już w tym katalogu to jest ewidentnie widać. Kilka lat temu już tak nie było, a tu spójrzcie. Kolejny autorski mm, pojazd, całkiem ciekawy. W ogóle jest bardzo ciekawe to, że na każdej stronie właściwie otrzymujemy jeden produkt. No, okej, okay, wow, może go w ogóle dostać jakiejś w wersji papierowej. Jakiś starszy katalog blocków miałem w wersji papierowej, ale Rozumcie mnie, no to nie jest tak częsty katalog jak LEGO, a nawet i LEGO nie mam u siebie w mieście. Spójrzcie, jaka ciekawa łopata, no okej, okay. co dalej będzie budowlane? Nie. kończymy e, jakby strony z My City, e, ciekawe czemu nie My Budowa i przechodzimy do My Fire Brigade. Moi drodzy, śniło mi się ostatnio, że uratowałem z pożaru piękną damę, no już myślałem, że powiecie, że kotka. E, ciekawy pojazd, taki mały, okej, okay, skromny. Fajny. Moi drodzy, że zapytacie mnie o to, czy będę więcej w tym roku kupował blocków. Myślę, że tak. Nie obiecuję, ale wiecie, już obiecałem, że będę kupował więcej. Kobi, uh, pytanie: czy uda się kupować więcej blocków? Bo szczerze, to chciałbym kupować więcej wszystkiego. wszystkiego wszystkich klocków, ale gdzieś to musimy, moi drodzy, upchać. Hmm, ciekawy ponton. Jak wiecie, ja posiadam sklep klocków.pl. Lubię wszystko, co w klimacie morskim, więc nawet taki ponton. Wiecie, według zasady nabrz rybiu i rak Fajnie, że mamy tu element edukacyjny. Dzieciaki są uczone, że 998 112 to są numery alarmowe to wygląda mi bardzo fajnie i na przykład ten zestaw bym mocno rozważał dlaczego, gdyż dostajemy tutaj taką można powiedzieć śmiało, no komisariat taki no dobra komisara remizę bardziej przepraszam, taki mikro mikro ale jest, plus helikopter z gaśnicą e, jeżeli tak miał się przyjrzeć temu katalogowi brak tu ewidentnie jakichś opisów numerów serii, oczywiście to znajdujemy później, jednak jak gdybym był dzieckiem zdecydowanie wolałbym to znaleźć już tutaj, ciekawa, skromna ale mówię, przez tą remizę mi się to podoba no i tu komisarz policji, jeden komisariat policji z Bloków już mam, więc raczej tym nie będę zainteresowany, jaki w ogóle śmieszny policjant, e, więc raczej tym nie będę zainteresowany, ale fajnie, że mam tu odmianę całkowicie nowatorską, tak jak mówię, czyli ich własny projekt, a nie znów odgapienie od Lego, bo tak jak mówię, nawet ten, co ja mam, co dostałem od Maćka, komisariat, jest no niestety z rynkom z Lego. I można różne rzeczy mówić o wyglądzie tego, bo auto jest ok, hipki są średnie, helikopter średni, komisariat ok, ale na pewno, moi drodzy, ważne jest to, że oni idą swoim własnym kierunku, a takie klocki doceniamy najbardziej. Najbardziej nie lubimy tych chamskich zżynek. Uh, tu kolejne coś oryginalne, czyli gość na motorze. Szkoda, że ten motor jest tak brzydko zasłonięty przez tego gościa. Zdecydowanie bardziej wolałbym tego gośćka tutaj po drugiej stronie, by ten motor był bardziej widoczny po prostu. Natomiast, ja mówię, względem tego jak w zeszłoroczny katalog, tam starsze katalogi wyglądały, tutaj mamy zmianę na bardzo fajnie, na plus. Uh, widzimy po 3-4 sety czekajcie, były, żeby to sprawdzić 3... Sp... Yy... Dwa z policji. Trzy z budowy. Trzy z yy, straży pożarnej. Dwa z policji tylko. Skromniusio. Ale widzimy, że Blocki całkowicie wymieniło swój asortyment do tego, co miał wcześniej. A to znowuż uznaję za plus. No i moi drodzy, również mamy tutaj armię. Jest to konkurencja dla Kobi. Słabsza oczywiście niż Kobi, nie będę nam tu nikomu mydlił oczu, zresztą oczy macie i chyba widzicie, ale czy mniej ciekawa? No nie wiem moi drodzy, czy jest mniej ciekawa niż Kobi, na pewno jest tańsza niż Kobi, znaczy chyba, I to jest plus. Na pewno fajnie, blocki się nie boją tematyki, pojawiają nam się tutaj torpedy stylu wojna jak się patrzy, nie aż tak brutalna jak ma to miejsce w, w Kobi, ale jednak. No spójrzcie, tu gość pruje z działa, no po prostu jest ładnie i świetnie. I taka mikrobaska. O, dron, spójrzcie. Taka mikrobaska Army Baska. Również zwróciłaby na siebie. Moją uwagę. Wygląda ciekawie. I kto wie, kto wie. A czy mam jakieś mniejsze zestawy z Armii? No niestety dostajemy tylko dwa zestawy z Armii. I później przeskakujemy na Lalilandię, czyli odpowiedź blocków na. No po prostu serie Friends czy serie dziewczyńskie a, Girls House, no właśnie mam nawet napisane Tutaj będzie kręcony film <laughs> Jaki film to nie wynikam Ale no prawda, fantazy, Twitter, coś takiego Naklejki, naklejki pewnie u góry No i spójrzmy, tylko jeden zestaw Dla dziewczyn? Mm, mało, mało, mało i to już taki całkiem duży Gdzie te malutkie zestawy Przeskakujemy później na Mubi, czyli na klocki mm, a la mm, Duplo no, po prostu to widać na goły rzut oka. Spójrzmy, pieski, krówki, wesoła farma. Dalej troszkę mniejszych zestawów. Zdecydowanie ja mam katalog, mówię, z zeszłego roku i widzę, że praktycznie cały asortyment został wymieniony. O, ta strona jest identyczna. Nawet identycznymi opisami, więc ok, chyba to się zmieniło. Rekord Guinnessa, fajne są te newsiki, newsiki to jest na pewno plus. I to tak samo chyba się nie zmieniło. Hmm, chociaż nie, dobra, chyba coś tu się zmieniło, i moi drodzy, MUBI jak widzimy, czyli mm, okej, okay. jest jeszcze MUBI policyjne, MUBI to jest y, coś, czego jest dużo faktycznie w tym katalogu. A SKODA zdecydowanie oczywiście bardziej wolałbym te klocki dla tak zwanych dorosłych, dla zwykłych użytkowników. Hmm, czy wiesz, że generalny inspektor to najwyższy stopień policyjny? O! Ja nawet tego nie wiedziałem. Nie, tenysiki, jak jeszcze raz mówię, są super, ciekawe, z czego jest ta flaga. Katalog ma 70 stron, jesteśmy na 40 dopiero, więc również młodzi dostali swoje wersje strażaków. Również młodzi dostali swoje wersje księżniczek. Te włosy mnie ciekawią, bo one wyglądają naturalne wiecie, takie prawdziwe włosy, nie jakiś plastik. No i moi drodzy, już na 43. stronie przeskakujemy do jakby podsumowania tego co tutaj mamy. W katalogu, w sensie. Mamy tutaj, jak widzicie, box, czyli pudełko, jak wygląda. Mamy nazwę serii, i mamy numer artykułu, i mamy ilość klocków, oraz takie zaznaczenie, że już ma. Klocki mocno odważnie podchodzą do tematu, że każdy no, ten katalog będzie miał i faktycznie będzie zaznaczał sobie, co ma. Oczywiście, prawdopodobnie istnieją na świecie takie fany, które m, tak liczą. Natomiast przyjrzyjmy się, moi drodzy, co tu mamy. I teraz jest moje najważniejsze pytanie: czy o to chodzi, że nie wszystkie zestawy mamy zaprezentowane w katalogu? Spójrzcie, walca tu nie było a wygląda jakże ciekawie. Nie było również tutaj y, tego pojazdu spychacza, a on był, a wygląda jakże ciekawie, moi drodzy, a to wszystko są nowości. Czemu więc y, Blocki poskąpiły nam y, poszerzenia katalogu? Wiecie, 70 stron, to nie jest dużo. Tym bardziej, że mogli naprawdę obciąć te listy kolekcjonerskie na końcu z oznaczaniem. Naprawdę nawet lego tego nie robi, więc no zuchwale, zuchwale bym powiedział trochę, ale okej, okay, może ktoś to robi. Raben, jak widzimy, jest starą serią, tak, ją kojarzą, broda tego gika, chociażby można było zobaczyć cestawy stąd. Y, y, natomiast co, moi drodzy, mamy? No, właśnie, spójrzmy dalej. To mamy stary zestaw, stary. Tutaj mamy starsze zestawiki z My City i jest tego naprawdę dużo. Mimo wszystko, więc nowy katalog pokazuje nowości tylko, ale i te nie wszystkie. Spójrzmy, ile jeszcze innych maszyn mamy budowlanych, aż tutaj. Ja mam w ogóle głęboką nadzieję, że oglądacie mnie na pececie, bo i na pececie może to być małe do oglądania, a co dopiero na komórce. Pełno pojazdów budowlanych mamy tutaj, dalej więcej, znacznie więcej jest tej straży pożarnej, nie, dobra, nieznacznie, nieznacznie, jeden pojazd więcej ze straży pożarnej. Mamy karetkę, no mamy tu naprawdę ciekawe, niestety nie jest tego powiększyć i to jest ból. A nie da się to powiększyć? O, pardon! Mamy więc małe zestawiki, jak widzicie tutaj, jakieś mniejsze. Mamy śmieciarki, spycharki, niestety, wybaczcie, to my spychać tam w dół. O, ten jest, nie mogę tego ten pokazać, ten jest bardzo fajny pojazd, taki możemy sobie kupił. Hmm, więc możemy to pomniejszyć. Następną stronę, proszę. A tutaj mamy już starocie, więc mój katalog skupia się tylko na nowościach, nie pokazuje starości. A i to oszczędnie. Widzimy, tutaj też mamy kolejny mały, ale jest pojazd nowy z pieskiem i nie pokazany w katalogu. Dziwi mnie to. Natomiast liczba klocków, jak widzimy, jest dość duża w tych, yy, tych klockach, więc to jest na pewno na plusik. Dalej, czy mam nowości? Nie. O, o tym komisarzacie mówię. Czyli niestety nie jest tak dobrze. Widzicie, o tym mówię. Nie jest tak dobrze. Blocki cały czas w asortymencie mają. Dalej, stare klocki, które są no po prostu pod Rubą Lego. Szkoda, przykro mi to słyszeć. Natomiast nie przykro mi słyszeć, że My Army ma więcej asortymentu niż widzimy. Mamy KB0914. Całkiem ciekawy też zestaw, jak i tutaj poniżej. Ok, natomiast bardzo mnie dziwi, czemu oni nie prezentują wszystkich tych zestawów. Tu również My Army Stary. Tu oczywiście to nie są podróbki LEGO, to nie mogą być podróbki LEGO. Mogły być podróbki Kobi, ale myślę, że tego nie robili. Latarnia Morska to może być mój target, zdecydowanie, jak wiecie. Wierzę, willa na plaży, przepraszam. No ciekawe klocki, moi drodzy. Teraz tylko przyczajcie na promocję, wakacyjny koncert. I kto wie, czy tych klocków nie będzie zdecydowanie u mnie więcej na kanale. Czemu w ogóle tutaj pojawia się taki temat? Tu już my farmy, więc. Czemu w ogóle nie pojawia się taki temat jak klocki-blocki, moi drodzy? Cały czas, pomimo tego, że no różnie z tymi blockami bywa: raczej słabiej niż lepiej, różnie, no ale gdzieś tam po prostu z każdą paczką jest coraz lepiej. Z każdą paczką jest coraz lepiej, więc no po prostu liczę, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że powiemy Wow, te blocki naprawdę są super Ja im się przyglądał, bo przyglądał będę, bo widzę potencjał Tak jak mówię, przyglądam się wielu klockom i niektórych nie widzę kompletnie potencjału Widzę, że to po prostu jest tandeta robiona, wiecie Wydać, sprzedać, super, zarobiliśmy 2 złote i tyle Tak blocki widzę, że potencjał mają i mają również chęci, by zostawać coraz lepszymi klockami Zaczynali jako stricte podróbki o przepraszam, A, dziś, już, yy, dziś już po prostu robią bardziej swoje autorskie zestawy, cały czas te podróbki są obecne, natomiast za jakiś czas możliwe, że ich już nie będzie. Dodatkowo w parciach się starałem, dostajemy jeszcze na końcu jakieś zadania w katalogu e, i tych zadań nie jest mało, więc katalog również może być czymś, co warto zabrać ze sobą na jakąś wycieczkę, e, by porozwiązywać sobie jakieś zadania. O, listę życzeń również mamy moi drodzy na końcu. Okej, okay, mam również rozwiązania, no i moi drodzy, tutaj miejsce na pieczątkę dla sklepu, tak, jeżeli by taki sklep tutaj był. Moi drodzy, cóż, tak jak mówię, ja widzę wielką nadzieję w blockach i obiecałem, że będę im się przyglądał, tym bardziej, że poniekąd jest to polska marka, tak, więc również warto na to zwracać uwagę w dalszym ciągu, na te polskie klocki. Widzę w nich cały czas nadzieję i jestem przekonany, że albo przynajmniej na taką wielką nadzieję, że przyjdzie kiedyś dzień, kiedy powiem, wow, te klocki naprawdę są okej. Okay. Do tego przeglądaliśmy ten, moi drodzy, katalog, jest ciekawie, dziwi mi mówię, wiele rozwiązań typu nie pokazywanie wszystkich nowości, cały czas jednak posiadanie tych podróbek, mogli już się tego odciąć, skoro się odcinamy, a największym bólem faktycznie jest to, że dziś nie wszystkie nowości są nam pokazane, brak nazwy jednak przy zestawach, brak cen tutaj podanych. Mogło być ciut lepiej, niemniej widzę nadzieję i myślę, że kilka klocków, blocków w tym roku na pewno sobie nabędę. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, za ten dzień, który tutaj spędziliście u mnie na tym kanale. Ponownie zachęcam do oglądania innych katalogów, tak jest, na tym kanale, czyli właśnie Kobi wspominane, jak i na moim bazowym kanale, gdzie oglądamy co chwila katalogi LEGO. Zostawcie subskrypcję, być na bieżąco i nie przegapić, jak już kiedyś rzucę te klocki, blocki i może to będzie ten film, kiedy powiem wow. Dzięki, do zobaczenia wkrótce, bye!